Słowo Boże uczy nas, że mamy Słowa Bożego słuchać i wykonywać. Taką myśl między innymi znajdujemy w liście Jakuba, pierwszy rozdział od 19 do 27 wersetu. W tym właśnie fragmencie Słowa Bożego możemy zauważyć trzy ważne wskazówki, przy czym każda wiąże się z poprzednią. Wersety od 19 do 21 w pierwszym rozdziale listu Jakuba pokazują nam, jak ważne jest słuchanie Słowa Bożego. Wersety 22 do 25 napominają nas, abyśmy słuchali uważnie, z mocnym postanowieniem urzeczywistniania tego, co słyszymy. Wersety 26 i 27 wymieniają cechy praktycznego, podobającego się Bogu życia. I dlatego ważne jest to, żebyśmy przykładali naukę Słowa Bożego do mówienia i do słuchania. Jakub, udzielając nam tych właśnie praktycznych napomnień, nawiązuje do poprzednio napisanych pouczeń. Z jednej strony wciąż istnieje niebezpieczeństwo, że będziemy kuszeni do grzechu przez swoje własne pożądliwości. Z drugiej strony wiemy, że wszystko, co dobre, pochodzi od Boga, dlatego otwieranie uszu jest o wiele ważniejsze niż otwieranie ust. Werset 19 pierwszego rozdziału listu Jakuba mówi tak. Wiedzcie. Tak, wiedzcie. Wiedzcie to, umiłowani bracia moi, a niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, a nie skory do mówienia, nie skory do gniewu. Nawiązując do tego wersetu, chciałbym zwrócić Twoją uwagę na trzy ważne kwestie. Po pierwsze, zgodnie z tym Słowem Bożym, bądź skory do słuchania. Z wersetu 22 uczysz się przecież, że Jakub ma na myśli słuchanie Słowa Bożego. Ważność słuchania podkreśla również to, co głosił Pan Jezus, orędzie Pana Jezusa skierowane do 7 zgromadzeń opisanych w Księdze Objawienia, 2 rozdział, 11 werset. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. To wołanie jest skierowane również do Ciebie, ponieważ każdy ma z tym problem. Czy otwierasz Twoje uszy na głos Boży? W historii ziemskiego ludu Bożego problem ten pojawiał się ciągle na nowo. W Księdze Jeremiasza, 6 rozdział, 10 werset, da się przeczytać słowa skierowane do narodu izraelskiego. Oto ich ucho jest nieobrzezane, więc nie mogą słyszeć. Stefan albo Szczepan musiał zarzucić swoim słuchaczom: ludzie twardego karku i opornych serc i uszu. Tak mówią Dzieje Apostolskie, 7 rozdział, 51 werset. Brakowało im wewnętrznej gotowości do słuchania Słowa Bożego. Tego nie można powiedzieć o Panu Jezusie, kiedy chodził po ziemi. On w osobisty sposób. W Księdze Izajasza, 50 rozdział, 4 werset, słyszymy proroczo Jego własne słowa. Każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał, jak ci, którzy się uczą. Chciej, tak jak on, uważnie słuchać, co Bóg ma tobie do powiedzenia przez Jego Słowo. Bądź nieskory do mówienia. Obok gotowości do słuchania ważna jest też powściągliwość w mówieniu. Przede wszystkim chodzi o to, aby nie osądzać innych zbyt szybko, zbyt pochopnie. W rozdziale 3 listu Jakuba, werset 1, myśl ta sięga jeszcze dalej i tam będziemy mogli przeczytać. Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami. Jakże szybko oceniamy niewłaściwe zachowanie innych. Oczywiście mamy rację, to jest niewłaściwe ich zachowanie. Jesteśmy jednak napominani, aby być powściągliwi w tej kwestii. Możemy się przecież omylić, pomylić.
za szybko wyciągnąć zbyt daleko idące wnioski, które nie są odpowiadającymi prawdzie. Bądźcie nieskorzy do gniewu. Tak, masz być nieskory do gniewu. Dlaczego? Ponieważ takim jest właśnie Bóg. Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej, 34 rozdział, 6 werset. Jednak nie uzna on niesprawiedliwego za prawego, a jego gniew dotknie każdego grzesznika. Nie czytamy tutaj, żeby się w ogóle nie gniewać, gdyż są sytuacje, kiedy możemy objawić swój święty gniew. Kiedy? Gdy ktoś dotyka Bożej chwały. List do Efezjan, 4 rozdział, 26 werset, zawiera pouczenie, by jeśli się gniewamy, nie grzeszyć przy tej okazji. Jezus Chrystus jest tutaj dla nas doskonałym przykładem. Kiedy faryzeusze nie chcieli, by w szabat okazał dobroć Bożą człowiekowi z uschłą ręką i go uzdrowił, wtedy Pan Jezus Chrystus, On spojrzał na nich z gniewem, zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serca. Marka 3 rozdział 5 werset. Niestety wielu ludzi podających się za chrześcijan naśladuje Pana Jezusa tylko w tym, że patrzą z gniewem na innych i chodzą smutni cały dzień. I wyrywają z kontekstu ten jeden fragment. To zupełnie jest niespójne z tym, że mamy się radować zawsze, bez przestanku się radować. I werset 21 rozdziału Jakuba. Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Jakub podaje jeszcze inny powód, dla którego mamy być nieszybkimi, nieskorymi do gniewu. On wie, jak bardzo jesteśmy cieleśni i jak bardzo skłonni do tego, by powiedzieć albo uczynić coś złośliwie. Nie jest to prawe przed Bogiem. Cielesną złość powinni opanowywać zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Ale my, mężczyźni, mamy szczególne tendencje do okazywania złości, dlatego jesteśmy tutaj bezpośrednio napominani. 21 werset 1 rozdziału Jakuba. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. Jakub ostrzega nas w tym wersecie przed brudem. Brudem, który zanieczyszcza nasze wnętrze. Wnętrze, gdy grzeszymy. Z drugiej strony powinniśmy odrzucić nadmiar złości albo dosłownie wszelką plugawość. Są to grzechy, które popełniamy, używając niewłaściwego języka. Widzisz więc związek pomiędzy tymi dwoma rzeczami. Jeśli w sercu pojawiają się grzeszne zamysły, wtedy bardzo często objawiają się one w złych słowach albo w złych czynach. Dlatego konsekwentnie powinieneś osądzać zarówno ukryte, jak i widoczne grzechy. W końcu jesteś wzywany, aby przyjąć Słowo Boże z łagodnością. Chodzi więc o to, jak słuchasz. Od wersetu 22 Jakub dalej kontynuuje tę myśl, ale teraz pokazuje nam jasno, że zwiastowane Słowo Boże ma być, powinno być dla nas czymś, co przyjmujemy z dobrym usposobieniem. Czyli Słowo Boże powinno być przez nas przyjmowane z dobrym usposobieniem. Wtedy nasze serca są otwarte. Są otwarte na zawarte w nim poselstwo i mogą przyjmować to, co Bóg nam przekazuje. Pięknym tego przykładem są wierzący w Berei, którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice. Przyjęli oni słowo z całą gotowością. I to o tym przecież czytamy w Dziejach Apostolskich, 17 rozdział, 11 werset. Przeciwieństwem tego jest wewnętrzny opór wobec Słowa Bożego. Jakub mówi o wszczepionym słowie. Dziwne sformułowanie. Dlaczego tak mówi? Ponieważ Słowo Boże, które powinniśmy czytać i słuchać z pozytywnym nastawieniem, obdarzyło nas nowym życiem w momencie nowego narodzenia. Posiadając, mając nowe życie, potrzebujemy biblijnego pouczenia, pokarmu Słowa Bożego.
Nowe narodzenie jest więc tym, co pociąga nas w stronę Słowa Bożego. Słowo Boże może uratować nasze dusze. Jeśli chętnie przyjmujemy Słowo Boże, wtedy ono w trudnych sytuacjach ma moc zachować nas od złego. Już Dawid doświadczył takiego działania Słowa Bożego przeciwko występkom ludzkim, Według słowa warg Twoich unikałem dróg, na których grasują rozbójnicy. Umocnij kroki moje na ścieżkach Twoich, by nie zachwiały się nogi moje. Tak przecież czytamy w Psalmie 17, wersety 4 do 5. Właściwe i niewłaściwe słuchanie będzie tematem dalszych odcinków z tego zakresu.